Hejo, hejo i witam się z wami ponownie. To będzie druga chyba bodajże część, chociaż ja już nie będę mówić nawet, która to część, z racji tego, że on będzie w częściach ten vlog i w każdej z części, w każdym z tych vlogów będziemy testować coś. Coś nowego. Słuchajcie, teraz przechodzę do was z testem tych produktów, tego chciałam powiedzieć i tych dwa w jednym chciałam użyć. Tych produktów, Oh My Lips, Matte Lips. Kit, lip kit. I ja mam, słuchajcie, oczywiście z Eveline Cosmetics i ja mam sztuk 8. Tutaj są kolorki. Za chwilkę przystąpię do robienia wam swatchów. Czekajcie, bo cały czas patrzę, czy ten pająk tutaj nie wychodzi. I kolejne 4, także mam 8, tak jak mówię, 8 kolorów. Co my tutaj mamy? Liquid Matte Lipstick. Tam mam teraz, jest to zestaw do makijażu ust. Matowa pomadka w płynie oraz konturówka. Oh My Lips to zestaw idealnie dobranych kosmetyków do makijażu ust. Płynna matowa pomadka i konturówka w tym samym kolorze. Formuła bogata w witaminę E i Moist In Color System. Przywraca ustom optymalny poziom nawilżenia. Długotrwała, nasycona mikropigmentami receptura pomadki zapewnia ustom doskonałe krycie na wiele godzin. Wygodny aplikator gwarantuje równomierne rozprowadzenie pomadki, nadając makijażowi perfekcyjne matowe wykończenie w kilka sekund. Innowacyjna konturówka o gładkiej kremowej formule pozwala na precyzyjne modelowanie i idealne podkreślenie linii ust oraz wypełnienie konturu kolorem. Zestaw umożliwia błyskawiczne uzyskanie profesjonalnego i trwałego efektu trendy make-up. Sposób użycia: obrysuj konturówką usta, a następnie nanieś aplikatorem jedną warstwę pomadki w płynie. Tutaj proszę bardzo, mamy opisik, pomadeczka wygląda tak. Najpierw oczywiście, zanim przejdziemy do aplikacji każdej z pomadek, bo tak będziemy robić w tym filmiku, że będę aplikować dla was każdy kolor, każdą z tych pomadek, niekoniecznie nawet, która będzie mi odpowiadała i będzie mi pasującą, ale żebyście miały zarys, jak to przy mojej karnacji, na mojej twarzy to będzie wyglądało, na moich ustach. Także taka sytuacja. Ja nie chciałam, słuchajcie, testować za bardzo wszystkich, ponieważ ja się chciałam z wami tym podzielić. No ale prawda jest taka, że muszę wam przetestować. Przyjdę ze swatchami każdego z kolorów, każdej z pomadek i dopiero po tych swatchach przejdziemy do aplikacji bezpośrednio na usta. Zastanawiałam się też, czy zrobić ten test przy użyciu All Day Ideal Stay 24, ale nie jestem w stanie, bo ja to będzie test taki szybki kolorów, więc ja nie będę w stanie wam powiedzieć, jak się później on spisze, wiecie, wytrzymałość tylu godzin. I musiałabym wtedy użyć to, jak będę używała jednego z kolorów na cały dzień, więc będę zmywać co chwilę, więc na co mi baza, jak będę co chwilę zmywać. I mam przygotowane tutaj waciki, mam przygotowany też płyn micelarny. Płynu użyję tego z Eveline Cosmetics, hialuronowy płyn micelarny, 3 w jednym. Podobno usuwa nawet wodoodporny makijaż, więc powinien dać radę z ustami i z tymi pomadkami. I co? Teraz się rozłączę i zrobię wam swatche tutaj na dłoni. Mam nadzieję, że o tak będzie ok. Jest tylko 8 kolorów, więc spokojnie mi ręki starczy i wracam do was za chwilę. No i jestem z powrotem i zobaczcie, tak wygląda kolorystyka, gama kolorystyczna tychże pomadeczek. No powiem wam, że uważam, iż każda z nich ma swój urok. Wszystkie nudziakowe, wszystkie naprawdę takie codzienne wręcz. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Fajne kolorki, naprawdę fajne. Tak wyglądają te kolory. I teraz przystąpimy do aplikacji je na usta. Dobra, zobaczymy też, jak się zmywają one. Zobaczcie. Nasączyłam sobie odrobinkę, no rozcierają się, także powinno być spoko. Mam nadzieję, że na ustach będzie podobnie. No troszeczkę muszę poczuć, pewnie wystarczyłoby, żebym przytrzymała chociaż chwilę. Po kolei zaczynamy od kolorku numer 1.
odwinęłam sobie konturówkę, minus dla mnie, znaczy ode mnie minus jest za to, że są zafoliowane i strasznie ciężko ta folia scholi z tych konturówek. Natomiast plus, czyli wszystko się wyrównuje, plus jest za to, że jest temperówka. No i dobra, no i przystępujemy do aplikacji obrysowania najpierw konturu, delikatnie. Jak widzicie, to jest jasny kolorek. Dobra. Jak widzicie, kontur mam już zarysowany po całości i teraz dopełnimy to tą pomadeczką z numerkiem 1. Zaaplikujemy, tak jak jest napisane, jedną warstwę. Aplikacja jest przyjemna i bardzo prosta. Nie pachną te produkty. Jedna warstwa to jedna warstwa. Kolorek jest bardzo, myślę, bardzo naturalny, bardzo neutralny. Mogłabym powiedzieć, gdyby nie konturówka, powiedziałabym, że jest w kolorze prawie że moich naturalnych ust. Natomiast konturówka, jak widziałyście, była nieco jaśniejsza. Czuję schnięcie, czuję już zasychanie. Na pewno do tych pomadek będzie trzeba dobrze wyskrabować usta, to na bank, ale to ja myślę, że to chyba już wiecie odnośnie wszystkich pomadek matowych, z wykończeniem właśnie matowym. Właśnie nie fajnie się otwierają, zobaczcie, jest tak do samej góry, tu niby jest to miejsce, to takie wiecie, gdzie powinno się pociągnąć, ale wtrafić też w to miejsce. No za opakowanie, niepotrzebnie w sumie chyba opakowuje się, słuchajcie, kredkę. Po co? Jak ona jeszcze jest w pudełku. Nic innego nie mogę, jak po prostu się do tego dostosować i jakoś ją otworzyć. Ok, nie będę ściągać do samego dołu. Także tak wygląda kolorek numer 1. Nie wiem, czy światło jest tutaj. Ja myślę, że światło jest ok. Ładny kolor, bardzo mi się podoba i naprawdę będę go używać. Wiecie, że ja nie lubię, nie przepadam za matami na ustach, ale słuchajcie, do wszystkiego można się podobno przyzwyczaić. Także spróbujemy. Teraz w ogóle nic nie czuję na ustach. Nie wygląda, nie wiem jak po jakimś czasie, ale aż tak bardzo, jak widzicie, nie podkreśla skórek suchych. Ja co prawda miałam peelingowane usta, więc może to też tego zasługa. Czekajcie, potwieram sobie po prostu kredki. I w taki sposób przetestowałyśmy kolorek 01, czyli Neutral Nude. Neutralny Nude. Bardzo, bardzo fajny kolor. Teraz przejdźmy do kolorku numer 2, a kolorek numer 2 to Milky Chocolate. Taka jest nazwa. Pozwoliłam sobie w międzyczasie pościągać chociaż tutaj do zakrętki tą nieszczęsną naklejkę, także jakbym miała i mogła jakoś wpłynąć, słuchajcie, do producenta, to nie pakujcie w folię. To jest po prostu katastrofa. Dobra, ja teraz, słuchajcie, aplikuję konturówkę. Jest tu, widzimy, już ciemniejszy kolorek. Ciemny kolor. Możecie zobaczyć, to już jest taki... Jeżeli chodzi o konturówkę, to mam wrażenie, że on nawet jest bardziej ceglasty, słuchajcie. Jakiś taki ceglasty ten kolor. Zobaczcie, to w ogóle nie jest taki kolor, jak tutaj jest ta kredka. Ale dobra, ma to być Milky Chocolate, zobaczymy. Ale to tak nie jest tak bardzo odpowiadające, słuchajcie. Miały być niby te same. Zobaczymy w konsystencji błyszczyka, czyli tej pomadki. I zobaczymy. Nakładamy jedną warstwę. No trochę może jest, ale jest trochę głośniejszy. Tak wygląda kolorek numer 2 i to chyba myślę, że już jest mniej dla mnie kolor, chociaż ja nie wiem, dajcie mi proszę znać. Dajcie mi znać w komentarzu pod filmikiem w numerkach, który numerek według Was mi odpowiada, a który mi nie odpowiada. Jeżeli chodzi o mnie, o moją subiektywną opinię, to raczej nie jest to kolor dla mnie. Ja jakoś się chyba nie do końca z nim czuję. Oli? Oli mówi, że jest ok, ale... Ja nie powiedziałam, że jest źle, ale jakoś...
Chociaż fajnie podbija biel zębów. To na pewno fajnie podbija biel zębów. Nie wiem, światło też tutaj może Wam przekłamuje, może Wam jak Oli jest w tle. Fajnie podbija biel zębów. To na pewno. No nie jest zły, nie jest zły. Nie jest zły. Nie jest zły, ale nie wiem, nie wiem, bardziej go widzę dla kogoś, kto na przykład ma brązowy kolor oczu. Nie wiem, ale tak jakoś to sobie wyobrażam. Także taki jest kolorek numer 2, który nazywa się Milky Chocolate. To jest dokładnie ten kolor z tego opakowania. Na opakowanie nie patrzcie, oczywiście trzeba niestety sprawdzać sobie najczęściej odcień właśnie tego, nawet nie tyle z konturówki, co właśnie tego. Nie, ale faktycznie się dopasowało. Ładnie to się wyrównało, nie jest źle. Nie jest źle, nie jest to kolor, który można było powiedzieć: o Jezu, nie pasuje ci. Nie, jest okej. Okay. Jest okej, okay, ale jeszcze też kolejna rzecz, jaką chcę powiedzieć. Słuchajcie, jednak ten płyn dość ciężko radzi sobie ze zmyciem przynajmniej tych matowych pomadek. Dlatego ja sobie, słuchajcie, pozwoliłam przygotować Clinique, ten Take the Day Off. Zobaczymy, jak to się spisze, ale tak jak mówię, przy tej pigmentacji i przy tej formule, to jednak ta woda micelarna nie do końca sobie z tym radzi. Także pozwólcie, że zmyję sobie ten kolorek i przychodzę za chwilę z powrotem. Zmyłam sobie, uwierzcie mi, że mega szybko schodzi i mega łatwo przy tym produkcie. Jednak także Eveline, jeżeli chodzi o pomadki matowe, ciężko schodzą. Oczywiście, że się zmywało, ale dość ciężko. A tutaj dwa razy przetarłam, zeszło. Teraz przejdźmy do kolorku numer 3, którym jest Rose Nude. Tak to wygląda. Tutaj jest kolorek, mamy konturóweczkę. Ja już mam tutaj produkt wyjęty. Tak wygląda duo. Wygląda on fajnie. Zobaczymy, jak będzie wyglądał na ustach. Mamy kontur i jedziemy teraz pomadą. Tak wygląda kolorek numer 3. To jest ten kolor. Tak wygląda na ustach. Bardzo zbliżone jest, także jak zobaczycie sobie tutaj przez to szkiełko, to faktycznie te kolory są do siebie zbliżone. Także można temu zaufać. 03 Rose Nude. Tak wygląda na ustach. I pozwólcie, że się przyjrzę. Jak ja w nim wyglądam? Nie jest źle. Nie jest źle. Też naturalnie, też tak jakoś. Dość naturalnie. Powiem Wam, że zwłaszcza dzisiaj tego różowego tutaj wdzianka do tej bluzy też spoko. Może mniej podkręca. No zębów nie podkręca, ale mniej podkreśla i wybija białość zębów, biel zębów, ale jest spoko, zobacz. Bardzo taki naturalny. Wydawałoby się, że jest takim dość mocnym różowym, a jednak nie jest. Nie jest. Jest naprawdę spoko. Za chwilkę zmazuję i przechodzę z kolorkiem numer 4. Ok, zmyłam i przechodzę z kolorkiem numer 4, jakim jest Sweet Lips. Jest Sweet Lips. Jedziemy konturówką. Poczekajcie, coś mam wokół. Ok. To jest taki ciemniejszy różowy. Tak wygląda konturówka kolorku numer 4. Jeżeli chodzi o sam kontur, bardziej mi się podoba ten niż ten numerek 3, ale sprawdźmy sobie, jak będzie wyglądał sam produkt, czyli 04, kolorek o nazwie Sweet Lips. I jedziemy jedną warstwę. Czy wygląda on tak? Tak jakby najbardziej kremowy z tych wszystkich, słuchajcie. To jest duo numerku 04 o nazwie Sweet Lips. Dajcie mi się przyjrzeć. Tak na razie wszystkie jakoś wydaje mi się, że pasują. I ten jednak podbija jednak biel zębów bardziej niż tamten. Ogólnie jest bardziej widoczny na ustach. Tamten jest taki cukierkowy. Ładny. No ładny. Powiem Wam, że naprawdę ładny. Podoba mi się.
Podoba mi się, naprawdę podoba mi się. Do jakiegoś fajnego brązowo-różowego looku oka myślę, że będzie subcio. Także tak wygląda Sweet Lips. Czy one wyglądają przy tym kolorze na sweet? Nie wydaje mi się, tu powinno być taki, wiecie, taki cukierkowy, fajny, różowy. Wtedy byłoby sweet. Także tak by to wyglądało. Ja teraz zmywam i przyjdę do Was z kolorkiem numer 5. I teraz będzie szał. Ok, i ja już do Was wracam i teraz słuchajcie, to będzie jazz, no. Mamy 05 Red Passion. Będzie Red Passion i zobaczymy, czy to będzie taki passion. Kredka wygląda tak, no jest moc, może być zabawnie, słuchajcie, ale jak testujemy, to testujemy. Jedziemy. Powiem Wam, że to chyba najbardziej problematyczna dla mnie była kredka, czyli najbardziej problematyczny kolor. Aż się boję go wypełnić, tak wygląda z samą konturówką. I teraz przystępujemy do aplikacji samego błyszczyka, czyli samej pomadki w płynie. Okej, staram się nie brudzić tutaj opakowania. No i jedna warstwa. Ohoho. No, jest moc. Słuchajcie, ogólnie jako sam produkt fajnie się, bardzo się fajnie ten kolor bezpiecznie aplikuje, ale słuchajcie, no ja i taka czerwień, no ja nie wiem. To jest chyba jednak dla mnie za mocna. Nie wiem, jak patrzę się tak, wiecie, że niby tylko tutaj jest sama twarz, bez całości, nie wiem, no wydaje mi się, że jest okej. Nie razi mnie ten kolor aż tak jakoś znacząco. Nie wiem, pokażę Wam się o może w tym świetle. Bo same możecie, nie wiem, ocenić. Oczywiście podbiela pięknie biel zębów, także jak wybielacie zęby, to na pewno jest to jakiś fajny taki podbijacz. Nie jest źle, nie jest źle. I nawet mam wrażenie, że usta są takie pełniejsze przy tym kolorze. Nie jest źle, powiem Wam, że nawet mi się podoba. No, myślę, że odważyłabym się w czymś takim wyjść, oczywiście do jakiejś fajnej innej stylizacji, no nie do bluzy dresowej. I hejo, hejo, i przychodzę do Was z powrotem. Zmyłam sobie oraz usunęłam, słuchajcie, miejsce, no pamięci trochę w telefonie, bo już mi wyskoczyło, że maksymalny czas nagrywania. Przechodzimy do pomadeczki w płynie matowej numer 6, która zwie się Cashmere Rose. No i tu też już może być, słuchajcie, może być ciemność. Twarda aplikacja tego koloru. Dobra, mamy zaaplikowaną kredkę, czyli konturówką i teraz aplikujemy sam błyszczyk, czyli pomadkę. Nie wiem, czemu mówię błyszczyk, bo jest w takiej formie płynnej. Tej się boję, to może być nie mój kolor, słuchajcie. Tak wygląda ten kolor. No, nie wiem, ale raczej to nie jest mój kolor. Nie, to nie jest mój kolor. Nie jest źle, nie jest źle, nie ma tragedii, jak ja to mówię, nie ma tragedii, bo nie ma, nie zrobiłabym sobie kuku tak wychodząc nawet do ludzi, ale to nie jest mój kolorek, zdecydowanie, także ten kolorek raczej do kogoś powędruje, oczywiście do kogoś zaprzyjaźnionego, z racji tego, że użyłam raz na ustach. I zdaję sobie sprawę, że nie każdy, wiecie, przyjąłby taką rzecz, ale o tym powiem Wam na live, którego szykuję dla Was teraz, a Wy teraz nic nie wiecie, bo się tego nie spodziewacie, bo filmiku jeszcze nie macie. Absolutnie tego akurat na pewno nie zostawię, ale wygląda on tak. Ale nie ma tragedii, nie ma tragedii, także, no, także zmazujemy ten kolorek i przyjdę do Was z kolorkiem przedostatnim o numerku 07. Ok, i już starłam poprzedni kolor, przechodzimy do kolorku 07 Baby Nude. Tak się nazywa ten kolor. Taką mamy konturóweczkę. Bardzo przypomina mi te tutaj poprzednie trójkę chyba i czwórkę, albo dwójkę i trójkę. Znowu twarda konsystencja, znaczy twarda ta kredka. Chyba będzie to bezpieczny kolor. Tak wygląda konturówka i słuchajcie, jest ona mega naturalna, strasznie naturalna, bardziej naturalna niż te tutaj Neutral Nude i Milky Chocolate. Także tak wygląda sama konturówka i wypełniamy.
jasny kolorek. Tak wygląda ten kolor. Nie wiem, zaraz poczekajcie, dajcie mi sekundę. I nie wiem teraz, czy to jest mój kolor. Nie mogę się coś. Strasznie, jakbym nic prawie nie miała, ale mam coś jakby za jasnego. Wydaje mi się, że jest dla mnie jakby przyjazny. Nie wiem, dajcie mi znać, co wy myślicie. Bardzo naturalnie on wygląda i przypomina mi bardzo kolorek pierwszy, natomiast nie wiem. Ale dla mnie on jest chyba jednak za taki za cukierkowy. Dobrze mówię? No taki, wiecie, za jasny. Zobacz. No ten właśnie. Ładnie? No, taki właśnie w kolorze bluzy, ale powiem wam, że coś mi on do mnie coś nie do końca trafia. Także jednak też pójdzie w odstawkę do kogoś. Tak wygląda kolorek numer 707 Baby Nude. I jestem z powrotem. No, powiem wam, że dzisiaj już moje usta koniecznie domagają się skrabu, peelingu, peelingu skrabu i nawilżenia. I kolorek ostatni, 08 Lovely Rose. Znowu może być ciut ciemno, zobaczymy, co to będzie za kolor. Tak wygląda konturówka, tak wygląda pomadka i lecimy z koksem. Ja prawie nie widzę, słuchajcie, tego koloru. Znowu twarda taka aplikacja. Wygląda sama konturówka, jest spoko, bardzo naturalnie, taki zarys, powiem wam, że przypomina mi to permanentny makijaż, najzwyczajniej na świecie, taki mogłabym mieć permanentny makijaż ust. Co myślicie? Tak powinien on wyglądać, uważam, że to jest idealny kolor do podkreślenia mojego konturu ust, naprawdę, jeżeli chodzi o kredkę, idealny. Sprawdźmy teraz pomadkę. Wyciągamy, mamy i jedziemy. Ale one się świetnie ze sobą mieszają. I tak wygląda sam produkt, czyli sama pomadka. I znowu podobna sytuacja, bardzo zbliżone tutaj miałam poprzednio już kolorki. Podoba mi się. Podoba mi się ten odcień, naprawdę mi się podoba, jest mega naturalny. I powiem wam, że jakbym taki miała permanentny makijaż, to byłoby spoko. Ust, zobaczcie, bardzo naturalny. Podoba mi się ten kolor, także ten chyba sobie również zostawię, tak mi się wydaje. Ten widzę, że jakoś albo już przesuszone mam usta, albo faktycznie podkreśla już skórki, ale to chyba jednak zasługa, słuchajcie, już takiej ilości produktów na usta, na 8 produktów, to nie jest mało. To nie jest mało, ale najbardziej tu widzę właśnie zmarszczki na ustach, no, przy tym kolorze. I tak by wyglądały wszystkie, słuchajcie, już kolorki z tej całej tutaj serii z Eveline'a. Tu bardzo mi się w tym ostatnim podoba konturówka i ten efekt na ustach również. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o numerek 08 Lovely Rose. I dobiegł końca nasz test tych produktów. Dajcie mi znać, które wam się najbardziej podobały. Wydaje mi się, że z tymi, które tutaj teraz trzymam, chyba się nimi z wami podzielę. Tak mi się wydaje, cztery zostawiam, czterema się z wami podzielę. Te, które zostawiam, to numerek 01, 02, 05 i 08. Także taka kolorystyka chyba zostanie ze mną, taka bardzo nudziakowa. A chyba tymi kolorkami tutaj resztą się podzielę z wami. I to są numerki, czekajcie, do góry nogami, 03, 04, 06 i 07. Także tak by to wyglądało. Ja mam nadzieję, że wam się filmik podobał mimo wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek jeszcze zapytania odnośnie tych pomadek, to oczywiście piszcie w komentarzach pod filmem. Dajcie znać, czy ich używacie, używałyście, czy je lubicie, czy nie, jak się u was spisują, jak się sprawdzają. A mi dajcie bardzo proszę znać, który z numerków uważacie, że odpowiada mi najbardziej, których mi do twarzy, a które mi kompletnie nie pasują. Jeżeli miałabym być naprawdę z wami szczera i moja obiektywna taka i subiektywna zarazem opinia, to chyba nawet spoko wyglądałam we wszystkich. Natomiast
Są takie, z którymi ja jednak się gorzej czułam, czyli gdzieś tam jednak coś mi na przykład wadziło w nich, w odcieniach i to są właśnie te odcienie, to są takie odcienie. Nie wiem dlaczego, a te zostawiam. Także no możecie sobie ocenić, w co bardziej poszłam. Bardziej poszłam w nudziaki, w coś bardziej takiego brązowego niż w różowego, o dziwo. Nie wiem jak się to stało, ale tak się stało. Dziękuję bardzo za chwilę uwagi, trzymajcie się cieplutko, to był test pomadek w płynie matowych, zestawów z konturówką Oh My Lips od Eveline Cosmetics. I jeszcze raz firmie dziękuję za możliwość przetestowania dla Was tych produktów, a ja się mega cieszę, że się z Wami będę mogła tym podzielić, bardzo się cieszę. Do usłyszenia kochani, trzymajcie się cieplutko i czekam na Wasze komentarze pod filmem. Buziaki, bajo!